Panie trenerze, kto jest faworytem sobotniego spotkania? Chrobry czy MMTS? No myślę, że w tej chwili stawiają wszyscy na nas, dlatego że gramy u siebie. Ostatnio mieliśmy udane występy. Jednak Kwidzyn jest drużyną nieobliczalną. Mają kilku bardzo zdolnych zawodników. Są bardzo niebezpieczni w kontrze. Jeżeli pozwolimy im grać szybki atak we wszystkich formach, to mogą być naprawdę bardzo groźni. Z Kwidzynem wygraliście pierwsze spotkanie w tym sezonie. Ostatnio Kwidzyn troszeczkę postraszył Azoty Puławy. Nie, no na pewno. Oni mieli kilka takich rezultatów ciekawych. Przypomnę, że w końcówce podobno przez błąd sędziego przegrali jedną bramką z Vive Kielce. Tak jak powiedziałem, są młodzi, zdolni zawodnicy. Przecież mamy tam i Łangowskiego, który potrafi rzucić z daleka, i walczącego Rosiaka, no nie wiemy, czy wystąpi. Jest Klinger, który dysponuje potężnym, szybkim rzutem, jest Daszek, który bardzo ładnie zaprezentował się w reprezentacji. Są dobrzy bramkarze, naprawdę jest to zespół mający dobrych zawodników. Mówiliśmy o formie Kwidzyna, ale w formie też jest Chrobry. Ostatnio wygrywacie. Fajnie, gdyby to podtrzymać, prawda? No tak, chcielibyśmy zdobyć te dwa punkty. Czy w formie jesteśmy? Na pewno mecz z Mielcem nam wyszedł, natomiast w Legionowie już zdecydowanie gorzej. Mamy tu problemy przede wszystkim zdrowotne i ta gra na pewno nam może się nie układać tak, jakbyśmy chcieli, ale na pewno wyjdziemy zmobilizowani z chęcią wygrywania tego meczu. Dzisiaj jest środa, jeszcze kilka dni do tego meczu. Nie trenowało kilku zawodników. Jak to będzie do soboty? Zdążą się wykurować? No myślę, że Dominik na pewno nie, Płócienniczak. Nie wiem, jak z Prakapenią będzie. Nawet jeżeli wejdzie do składu, to na pewno nie będzie w pełni sił. No tak to wygląda. Mieliśmy choroby, były przeziębienia. No dwa dni już Gregor nie trenuje, nie trenował Bednarek. No nie układa się to dobrze.